John's back inside. Close the breaches in Sector 12. Jennings, get those hatches closed. Where are we on that hull breach in Sector 17? ETA, 60 seconds. Starboard guns, we're down. Captain. Hard to do my best work like this. Can't we fight back? Carrier, just release more bandages. Are we fighting back? We are, Professor. Let me handle that. You just give me the update on the arc. Starboard guns are down. Evacuee Module 3 has internal fires. Poke the nest, didn't we? We did. Evacuate and vent. How long can we keep this up? Not long. We're losing too many guns. At this rate, it'll be over soon. I think I found a way to get help. You can reopen our portal? No. We're going to Mega Halo. What? I've discovered the Ark keeps an almost finished ring in its central forges at all times. It's an emergency replacement in case one of the other rings breaks down. Rings? You must mean galaxy-destroying super weapons, right? Well, on that front, I figured out how to disable the ring's firing mechanism. We can only launch it to one of the locations of the original rings, however. Isabel, you said the Master Chief first found a ring near enough to reach. That would make it within range of a comms beacon. It could work. Anders, how long do you need? 12 hours, if my calculations are correct. We don't have 12 hours, Professor. We might not have 12 minutes. Just can't beat that right now. I can. I'm gonna need a little help, though. Explain. Well, for starters, I need her down there with me. Isabel? Sorry, sir. I've been on the Ark a while. After recent battle reports, you should have figured out that there are rules around here. I intend to break one. A big one. We'll need to split ground forces between these two locations to buy me some time. You're taking control of ground forces now? Buy you time for what? That ship brought these monsters. Killed everyone I was supposed to protect. Now it wants to do the same to you. I won't let that happen. It's time to show them what power really means around here. Captain, we're on site of the Forerunner particle cannon we discovered at the cartographer. We've targeted the banished carrier, and we're ready to fire on your say-so. Do it. The Spirit of Fire wasn't built to fight a carrier like the Enduring Conviction, and we can't hold it off for long. We're locked on, Captain. The cannon's not large enough to destroy the carrier, but it will immobilize it and punch a hole through its shields. If we can stay alive long enough. That's where the second part of Isabel's plan comes in. Jerome, are you and Isabel in place? Yes, sir. We're making our approach to the banished base beneath that carrier. Good. Be ready to get Isabel inside the carrier once its shields are down. Douglas, Atriox can't afford to lose that carrier, so he'll be sending all his local forces at you to stop that cannon. That's a confirmed hit, Professor. The Enduring Conviction is immobilized and not going anywhere. What's the ETA on full penetration of its shields? Hard to estimate, Captain. This thing didn't exactly come with instructions. I'll draw as much power as I can into the cannon, but we're going to make one heck of a target. Agreed. Douglas, the banished carrier is Atriox's biggest weapon and only means of slipstream transport, so he'll be sending everything he can to destroy that cannon. Now that we've crippled their portals, the Banished will have to make a traditional frontal assault using whatever local forces they have. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Kontynuujemy naszą przygodę z Halo Wars 2. Przechodzimy grę. Mamy kolejną misję i stała się bardzo fajna rzecz, bardzo fajny zwrot akcji. Jeżeli przegapiliście w filmie poprzedzającym misję, to wam to szybko streszczę. Znaleźliśmy sposób na wydostanie się z Arki na powrót, no w cudzysłowie, do domu. Okazuje się, że w Arce prawie zawsze jest prawie ukończony pierścień. A to oznacza, że możemy stworzyć Halo. Hej! Możemy. Zawsze o tym marzyliśmy, prawda? No i
Po rozbrojeniu tego pierścienia zostanie wystrzelony w miejsce, gdzie brakowało, a że brakuje go cały czas w miejscu, gdzie był dawno temu pierwszy pierścień Halo. No to w tamto miejsce zostanie wystrzelony, a gdzie on jest? No dość niedaleko Ridge, a więc mamy... dostaniemy się w zasięg komunikacji do Ridge, czyli praktycznie sposób dla Spirit of Fire na powrót do domu. Kurde, jakie to dobre. No i mamy kolejną misję bronienia się. Ja tutaj zainwestuję najpierw w jak najwięcej zasobów i w wieżyczki obronne. Gdzieś pewnie zaczną ruszać tutaj przeciwnicy. No i widzę ładnie wieżyczki ustawione wszędzie na drodze tutaj. No i kolejna, widzę, pół godziny misja. Tym razem dostajemy licznik czasu, no i musimy się na to przygotować. Tu stawię na piechotę. Sądzę, że od piechoty się zacznie. Za 300. Aha, czyli tu mogę stawiać kolejną. Tu czekamy. No i tu by się wypadało coś zaczarować. No i jednostki. Za jakiś czas w końcu może ruszymy z przeklętymi jednostkami. Ulepszasz się? Nie, no jeszcze przeciwpiechotna może. Zastanawiam się, co to te linie są. Czyżby to było to, co podejrzewam? Dobra, weźcie może tu przejmijcie za ten czas. Ile potrzebuję? 500? 200. No to za 200 już mi tutaj buduj i weźmiemy sobie jak najwięcej zasobów. A jeżeli chodzi o... Hej! Czy ja dobrze widzę? Potrzebuję jakiejkolwiek jednostki. Jeżeli chodzi o energię, to zainwestujemy tutaj w... te węzły. O, ruszają. Ej, ej, widzicie to? Mamy Marines. Chcę, żebyście mi poszli gdzieś tam. Widzicie to? Widzicie? Normalnie... Ej, ewidentnie chcą pójść w coś w stylu Tower Defense. To jest normalnie niesamowity motyw. Założę się, że będzie parę miejsc, które będą wyskakiwać. Możecie ich tak ostrzelać? Ostrzelajcie ich o tutaj. O. Te, Spartan. Wieżyczka. No, tu nasze wypady przeciwpancerne weźmiemy. Platforma. Ulepszamy. Gdzieś tu byli moi marinci. A, wszystko jasne. Oczywiście złapałem standardowo wszystkich. No, przeciwpancerna. I to już rozwali Huntera bardzo dobrze. Ciężka platforma. Ulepszamy jak się da. Zaawansowany, zaawansowany, ciężka. No i co, siedzimy to, pilnujemy. Dostaliście cokolwiek w ogóle po tym kłótach? Dostali. Wieżyczki, wieżyczki. No i powoli rozkminiam to, co widzę. Tutaj zainwestujemy, myślę, w to. Byłoby fajnie jednak mieć tutaj coś. O, do opatrzenia. O, dobra. Tak się rozglądam. Turret upgraded. Pójście. Jeszcze jedni marinesi. O, wiedziałem, że tam coś widzę. To podnosimy, a wy wracajcie do bazy. Moi tutaj jesteście, jesteście. Obrywają trochę. Dobra, pilnujemy. Miejcie ich na oku. Tuła, chodźcie, chodźcie. Przyjmijcie to. Oczywiście już dawno powinien być przyjęte. I chodźcie im, pomóżcie. O. Dobra, na razie nie przychodzę zbyt daleko. Complete.
jak przeciwpiechotne przejdą. To już ciężko jest przeciw pancerną rozwalać ich. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobrze. Dobra, wszyscy chodźcie tutaj. O, Huntery, niech się oni nadzieją tutaj, będzie bardzo dobrze. No i wyjdziecie do nas. Tu jest zbudowane, chociaż nie. Marynisi, pozwalcie to, przyda się. No i cały czas zbieramy. A, nie macie granatu. Kurczę. Tu jest zbudowane, potrzebujemy generatora. Wieżyczka pancerna bierzemy. Chyba będzie metoda nasza. Rozwalacie to, zbierajcie, zbierajcie. Chcę ulepszyć bazę jak najszybciej. O, tyle jeszcze wieżyczek. Przeciwpancerna. I na co ja teraz pójdę, powiedzcie mi. Dobra, kolejne przejście, kolejna piechota. Hunters, a wszystko jasne. Ciężka platforma, wszystko ok. A jeszcze tutaj. Ohoho, aż się boję, co tu będzie. Jest wieżyczka, jest to. No i coś trzeba wymyślić. Nie wiem, tu będzie lotnictwo. Jeszcze więcej tych. Dobra. Ekipa pobliska, chodźcie. Wieżyczka. Chodźcie. No, Douglas. Nic nie tutaj. Pierdot. Pani tych. Wycofujemy się. No, przeciwpiechotne, dobrze. Tak? Nie. Dawajcie mi przeciwpiechotne. Najwięcej. Local units. Dawać granaciki. To tylko jakieś wsparcie, wiesz, co zbierajcie. Tam. Pozwalcie ich. Dobrze, dobrze. Dobra, nie idzie najgorzej. Więcej jednostek nas potrzebuje. No tysiąco, kurko. Gdzieś tam był generator. Musicie go ulepszyć, dawać. Poświęcimy jeszcze 300. Infantry and enemy armor coming from the northeast. Run to that, Anders. Target those raids, troops. We can't let them through. No, pancerne, dobra. Pancerne bierzemy. Jest jeszcze coś? Aha. Rejestr Phoenix. Zbierajcie. Dobra, potrzebuję, nie wiem, cyklopów. Koszary. Nie mam koszar. I dwa garaże. Czego mi nie zwrócił uwagi? Przejmij jednego, bo to chyba będzie tyle. Koszary, kurczę. Źle się dzieje. ODST, archery. Rozwalić ich. Dobra, może być. Nie lokal, wszystkie. A, barykarda oberwie. No, jednostka. Nie wiem, czy był sens, ale dobra. Koszary dawać mi. Cyklopów. Wszystkie jednostki tutaj.
No i musimy podnieść poziom jednak, kurczę. Cyclops, ready to work. Dobra, 20 minut. Suited up and feeling beautiful. Dobra, bronimy się. Jest tu coś jeszcze? Kurczę, nie wiem, czy wszystko widzę. Ale życie. O, idą, co to będzie? They're coming in from a new route. Dobra, idziemy przeciwpancerne. Co tu mam? Przeciwpancerne, dobra. Rozwalić ich. All in a day's work. All units. You're sending in more ghosts from the east. Da, pojazdy. Let me get to work. Find me some metal to crush. Local units. Cyclops under vehicle fire. Local units. Douglas, one of their raids is making a beeline for our base. If we lose that, we won't be able to hold the line. Let's make sure that doesn't happen. Dobra, jedziemy tam. Widzę, że coś źle dzieje. Mamy tylko tysiaka, mamy już dawno, matko. Weźcie to i to. Dawaj. Idziecie, idziecie. Nie wiem się, co tam idzie. No, przeciwpiechotna. Sam raz. Rozwalili barykady. Mam też coś? Dobra, chodźcie tu. Wszyscy. Co, w coś idziemy? Garaż, lotnictwo, zbrojownia. Generatory. Wieżyczki. Coś czuję, że tu się przebiją. Co to mamy? A, te dziadostwa. Więcej tyklopów. 300. Rozwalić. Bronimy się cały czas, dzielnie. Mamy coś, tak, przeciwlotnicza. Chyba też w to pójdziemy. Więcej tych. No, zaraz będzie połowa. Kurde, ale ich dużo, cofać się. Mamy ten ostrzał? Mamy. Dawać. Kiepsko. Dobra, chodźcie tu w ostrzał obszar jednostek. O, wszyscy. No, obstrzelajcie tam. Rzut wieżyczki, a. Dawać tutaj. Problemy. Niestety. Lądowisko, ciężka platforma, wszystko jest, tak? To i to. Zaawansowane. To jest zaawansowane. Stay sharp. We've got a wave of suicide grunts coming from the northeast. Ohoho. Head them off fast before they can detonate. Grunty samobójcy, dawno ich nie widziałem. Nie tu. O, tutaj. Kurczę. I co teraz? All units. O, matko. Infantry coming from the northeast. Czekamy. Enforcement's level 1 research. Hate those guys. Take them out from range. You don't want to be close when they pop. All
Są chyba najbliżej. Przepnąć. No tak. Cyklopy są do dupy przeciwko nim. Są ci. No spoko. Słyszałem o tym. Idą te grunty. Wieżyczka. Piechotna. Tamte pajace idą. Przeciwpiechotna tutaj cały czas. Dobrze. Uff. Nie bardzo wiem, przeciwko czemu się zbroić ostatecznie. Idą obroty. Kurczę, obroty pójdą na ten, na bazę. Rozwalić wrotów. Zaraz, mam coś. Nie chcę. Ulepszenie piechoty może i lotnictwo. Samobójcy? Jeszcze nie. No ale idą powolutku. Ale czery. Dobra, dostają cały czas tam. Dobra, fajna ta misja, wiecie, ona jest taka właśnie w stylu tych Tower Defense'ów. I tak zrobione fajnie całkiem. Idziemy w jeszcze więcej tych. Kurczę, z surowcami jest do dupy. Niestety. Wy się cofajcie może. Dobra, lotnictwo. Rozwaleni? Dawać tutaj. Nie, przeciwpiechotna tu jest. To jest bardzo dobrze. Parę cyklopów jeszcze i lotnictwo, poziomy. Nie no, to już energii mamy w kierunach. Rozwalcie ich. 12 minut. Podnosimy poziom. Będziemy inwestować w fajne jednostki. No, mam nadzieję, że ci nie przejdą. Tu przeciwpancerna to jest trochę zły wybór był chyba. Ale jakoś sobie radzimy. Chodźcie tutaj, chodźcie. 30 sekund całe. A posiłki. O, to poprosimy. Mamy do wydania bardzo dużo tej energii. I szczerze mówiąc, czekam już trochę na skorpiony. Rozwalić. Jeszcze tylko chwilki. Tak, 11 minut 50 sekund. Styka. No, buduj. Sekundka. I teraz garaż, jest garaż tutaj. Będziemy jechać teraz w czołgu. O, Atriox się odezwał, dawno cię nie słyszałem. Lesson. Co się robi w takich momentach? Oczywiście. Magiczne czary. Dobra. Forget him. We need to focus on. I've got some anger to work off. No, Spartanin. Mamy ten czołg? Gdzie jest czołg? Będzie wyjeżdżał. Jeszcze następny, proszę. Chodź, Skorpion. Dobra. Teraz trzymać ich tutaj. Armor to the East. Dobra, czyli ty idziesz tutaj. A, to kodiaki by się przydały. Mamy kodiaki? Nie ma kodiaków. Skandal. Ulepszamy co się da. O wy cholery. To zanim on tam pojedzie. Idź tu. Tutaj przeciwlotnicza ich nawala. O, nie wszystko mi wyszło tutaj. Ale tu idzie piechota. A, pancerne, tu są pancerne, a nadzieję się bardzo ładnie na to. A tu jest chyba piechotna, dobrze. Wzięli się na naszą bazę, no co poradzić.
wszystko stoi? Stoi wszystko. Dobra, ścieramy się tutaj. Dobra. Tam jesteśmy w dupie trochę. Jest ten garaż? A, czołgi. Gnocha. Dobra. Teraz idziemy w czołgi. Jeden jest tu, gdzie jest drugi czołg? Hej. Miałem przynajmniej dwa. Straciliśmy? A, przechodzą. Dawać, dawać. A, wy skąd tutaj, nie? Wracamy, wracamy. No poza czołgami, halo. Wy nie, nie wracajcie, rozwalcie się. Dobra, jedzicie tu. Roztrzepać ich, dawać. Ulepszamy wszystko, co wejdzie. Pozwoleni, dobrze. Jakby was tutaj teraz podzielić? Mam dwa czołgi tylko? Cztery. Czołgi zostaną tu. Wystańcie. A, dajcie ich na bazę, na bazę. Na bazę, na bazę. W bazie mamy przeciwlotnicze. Chyba w to pójdziemy tutaj na bazie. Dobra. Cztery czołgi. I więcej tych czołgów. Cyklopy i wszystko, stajemy. Idą. Lotnictwo. Dobra, tu wszystko oberwali. O, mnóstwo lotnictwa leci. To co, może jeszcze... No, garaż jest zajęty robieniem czołgów, ale może jeszcze parę rosomaków. Ej, ej, ej. Wieżyczki przeciwpiechotne ich nie powstrzymają. Dobra, jeszcze 7 minut wytrzymać. I będzie ok. Dobra, tu stoimy, trzymamy środkową barykadę. Tu dziś powinny być czołgi, które znowu gdzieś sobie idą. Czołgi zatrzymają się tutaj, one powinny być w stanie zatrzymać całą falę. O, i troszkę... O, właśnie, właśnie, wszyscy idą. Idziemy, idziemy. Mamy teraz przeciwpiechotne. Dorwać ich. Jest. Jeszcze lecą, patrzcie ich. I lecą nad bazę, gdzie jest obrona przeciwlotnicza. To nie był mądry wybór. Ale wracajcie tutaj. Gdzie są wieżyczki. Dobra, rozbili się o mnie. A, brońcie bazy.
turret upgraded. Roger that. On the move. Rozwalić, rozwalić. Wolverine under assault from enemy vehicles. Yes, sir. Let's see you strike this off. Loud and clear. Cały czas jest dobrze. Oho. Mam jeszcze dużo posiłków nieużytych. A, przedarli się. Gonić ich, gonić. Rozwalić ich. Może cyklopy. Jak potrafię. Cztery cyklopy. O Boże, są tu. Nie wiadomo, w co iść teraz. Może jakieś czołgi, jakieś cyklopy, cokolwiek. No, idą czołgi spóźnione. Dobra, idziecie tędy. Dobra. Dobra, cich. Cyklopy, gdzie jesteście? A, stoją ja debile. Idziecie, jeszcze 3 minuty niecałe. Nowe czołgi przyjechały. Walnąć ich od tyłu. Mamy umiejętności, jakby co. Zatrzymać ich, zatrzymać. Nie, skasuj, skasuj. Tych też. Boże, gdzie jest lotnictwo? Jest. Tyle. Jeden samotny czołg walczy. Dobij tych chociaż. Rozwalić ich. Nie, jest chyba ok, kontrolujemy tu całą sytuację, nawet nie naruszyli i działa. To co? Dla zabawy machniemy. No i chyba jest dobrze. Nie lubię misji obronnych, ale ta jest całkiem fajna. No, rozjechani, bardzo dobrze. To co? Pilnujemy tych dwóch przejść. Ahaha. Pokażcie im, gdzie lepiej zimują. Dobra. Idą w jedną stronę mniej więcej. Oczywiście w międzyczasie powinienem produkować więcej czołgów. Szerszeni. I wszystkiego. No, 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 zgarnąć tych. Przeciwpancerne wieżyczki tutaj zatrzymają. O, już ich nie ma. Dobra, i 30 sekund. To już się nie może źle skończyć. Oczywiście wszystko tutaj już ulepszone na maksa. Już bardziej się nie da. Akurat samolotami atakować moją główną bazę to jest głupi pomysł. No i co, doliczyliśmy do zera i nawalamy. Biorę ten kustrzałek. It works. The shields are down.
Zadziałało. Ogłaszamy sukces. No, czyli misja oficjalnie zaliczona. Była to kolejna misja z przechodzenia Halo Wars 2. Jesteśmy coraz bliżej końca. Widzimy się w następnej misji. Cześć.